Mamy wrzesień, ale nawet to, moi drodzy, nie powinno popsuć zabawy z tego, co ostatnio mi się wydarzyło, bo ostatnio na streamie wydarzyła się rzecz niecodzienna. Rzecz, moi drodzy, fenomenalna, bo do mojego zespołu trafił zawodnik związany z klubem, którego koszulkę dzisiaj postanowiłem założyć. Kto to taki, moi drodzy? Zapraszam was do oglądania, przekonajcie się sami. Moi drodzy, doszliśmy do momentu, kiedy robimy ostatnie SBC o ocenie 92. Także to już oddaję bez zbędnego przedłużania. Komana mam czerwonego, także może on sobie iść. I jest zrobione. Ofensywna ikona historii 93 plus do wyboru. Czat mi mówi, że to jest w ogóle jeden z pięciu. I tak może też być. Jeżeli tak będzie, to jest w ogóle przedobre SBC. Na kogo liczę? Najbardziej na Nazario i na Hulita. To jest dwóch piłkarzy, których jak najbardziej chciałbym tutaj ujrzeć, ale czy któryś z nich się ostatecznie tutaj pojawi? Nie robię tego w ciemno, nie robię tego z odsłaniania. Robię to absolutnie najnormalniejszą metodą i zobaczmy, co uda się mi tutaj trafić. Jest Nazario, moi drodzy, w pierwszej w ogóle piku od razu 97. Come on, udało się, moi drodzy. Jest Nazario trafiony na sam koniec. Ronaldo, il fenomeno, udało się, także daliśmy radę to zrobić. Fenomenalne statystyki, no, aż zagram sobie jednak tą ligę weekendową prawdopodobnie. Może nie całą, ale na pewno trochę tutaj zrobimy, także udało się. Ronaldo Nazario dołącza do mojego klubu, reszta w ogóle była tragiczna, także no słabo, moi drodzy, jeżeli chodzi o całą resztę. Ale 97 Nazario to jest gość, którego zdecydowanie biorę. No i teraz muszę trochę pozmieniać w swoim składzie. Także, moi drodzy, mój skład został troszeczkę odświeżony i tak wygląda on w tym momencie na bramce. Cały czas niezawodny Thibaut Courtois. W ogóle on już zagrał prawie 400 spotkań w moim klubie, także naprawdę dużo. Obrona to Paredes, Ramos, Hernandez oraz Mendy. Zresztą zaraz wam pokażę, jak to wygląda w samym meczu. No jest ten il fenomeno, no ten genialny Ronaldo Nazario, którego za chwilę sobie przetestujemy oczywiście w Division Rivals, a już niebawem przetestujemy go sobie również oczywiście w rozgrywkach Food Champions, bo pewnie to będzie ostatni Food Champions, które zagram. Już dawno nie grałem w ligę weekendową, a może teraz się skuszę, żeby jednak takim składem do tej ligi weekendowej podejść ten ostatni raz w tym formacie. Można sobie o jakąś elitę, a może nawet i więcej, powalczyć. Jest Neymar, który również dołączył do mojego zespołu. Na razie 5 spotkań, 1 bramka, 3 asysty, ale mam nadzieję, że to zostanie poprawione. Genialny środek pola, oczywiście genialny Cristiano Ronaldo, który już też ma sporo zagrane, 360 spotkań, prawie 440 bramek, także karta genialna. Jeżeli chodzi o własną taktykę, to gram oczywiście formacją 4-1-2-1-2 już od naprawdę dawna. Tak to się prezentuje w meczu, tak jak mówiłem, Paredes, Ramos, Hernandez, Mendy, w środku pola Sanchez, Acuña oraz Verratti. Ofensywnym pomocnikiem został oczywiście Neymar, no i na napadzie dwójka Ronaldo, czyli coś, co prosi znają z turniejów e-sportowych, gdzie ta dwójka się praktycznie zawsze pojawia. Myślałem jeszcze nad tym, żeby dać tutaj Messiego zrobionego, ale gdzieś tam to, no nie wiem, bo ostatecznie stwierdziłem, że biorę Neymara, bo wolałem po prostu mieć tutaj kartę wymienną, ale zobaczymy, może jeszcze się do tego Messiego skuszę. Tak to, moi drodzy, wygląda, a my przejdźmy do sprawdzenia tego składu i zagrania, i przede wszystkim sprawdzenia tej genialnej ikony Optimus. Ale zanim, moi drodzy, przejdziemy do meczów Division Rivals, to szybciutko nasz kącik typerski, w którym dzisiaj przede wszystkim spotkanie Polski z Anglikami, które nie dość, że nas elektryzuje jako oczywiście kibiców reprezentacji Polski, to jeszcze jest naprawdę fajne, jeżeli chodzi o kursy, zarówno jeżeli wierzycie w naszą reprezentację, jak i jeżeli w jej powodzenie nie wierzycie, bo kurs na reprezentacji Polski to jest aż 5-10, także naprawdę spory kursik, ale i na reprezentację Anglii ten kurs jest wysoki, bo aż 1,73. To jest nasz pierwszy mecz specjalny. Myślę, że można sobie o tym tutaj naprawdę długo rozmawiać. Pewnie warto postawić sobie tutaj na Anglików i wieczorem się cieszyć. Niezależnie od tego, czy wygramy, wtedy cieszymy się ze zwycięstwa, czy przegramy i wtedy cieszymy się po prostu z zarobionych pieniędzy. Ale naszym drugim, moi drodzy, meczem specjalnym, którym również jest bardzo ciekawy, jest spotkanie Białorusi z Belgią, gdzie oczywiście nie ma co za bardzo stawiać na gości, bo wiadomo, że Belgowie są tutaj faworytami, ale można sobie postawić na to, że Belgia bramki w tym spotkaniu nie straci i wtedy kursik wynosi aż
1.45. Także naprawdę warto się tym zainteresować. Zapraszam Was oczywiście jak zawsze do obstawiania na Superbet. Dodatkowo, jeżeli się zarejestrujecie, jeżeli jeszcze konta nie macie, a zarejestrujecie się z kodem Kinetyk20, to dostaniecie bardzo dużo bonusów. Między innymi darmowy zakład za 20 zł, podwojenie Waszego pierwszego depozytu, czy pierwszy tydzień bez ryzyka do 500 zł. To wszystko jest opisane w opisie tego filmu, także gorąco zachęcam wszystkich moich pełnoletnich widzów do sprawdzenia tej oferty, a generalnie wszystkich widzów do obserwowania tego, jakie materiały wrzucam na kanał Murawa TV, bo tam wrzucam 5 razy w tygodniu z Adrianem wrzucamy materiały typerskie, także gorąco zachęcam do subskrybowania. Teraz przejdźmy do sprawdzenia Ronaldo Nazario. Trafiliśmy na drużynę Munkerns FC, której skład widzicie w tym momencie na Waszych ekranach. No na tym etapie słabych drużyn już z pewnością nie ma, ale są słabe karty. No generalnie rzecz biorąc należą do nich wszyscy zawodnicy poza Ronaldo Nazario. Zobaczcie, co on zrobił w tym meczu. Wszedł w pole karne, jak do siebie, i w 14 minucie został sfaulowany. Wywalczył 11, no sędzia musiał wskazać na wapno i stwierdziłem, że do rzutu karnego nie podejdzie Ronaldo, bo nie chcę, żeby jego pierwsza bramka na odcinku była z rzutu karnego. Także spokojne wykończenie Sergio Ramosa i 1-0 w tym spotkaniu. Następna akcja wydarzyła się już w 38 minucie. Znowu Nazario miał troszeczkę tutaj wkładu, zagrywa do Sanchez'a, ten później do Cristiano Ronaldo. No szukałem tutaj tak naprawdę jakiegoś podania do Nazario, ale rywal próbował po prostu gdzieś tam się rozchodzić na boki, więc biegłem jak do siebie, podałem do przodu i Neymar bramkę sobie zdobył. Ronaldo Nazario czas przyszedł w drugiej połowie, 51 minuta spotkania, ten popędził skrzydłem, dostał piłkę od Acuni, no i wydawałoby się, moi drodzy, że z takiej sytuacji nie da się zrobić nic dobrego, ale jest magiczny Ronaldo Nazario i on strzela w 52 minucie spotkania bramkę przecudnej urody, moi drodzy, parę takich kiwek nad piłką, ogranie rywala na skrzydle, strzał z dystansu, no i trzecia bramka stała się faktem, a gdy ta maszyna ruszyła, no to zatrzymać już jej było nie sposób. Rywal rozgrywa od tyłu, ale fenomenalny pressing, no i Ronaldo Nazario dopada do piłki na 16 metrze. Ronaldo Nazario podbija ją fantastycznie nad bramkarzem i mamy bramkę, moi drodzy, 56 minuta tego spotkania, a Ronaldo Nazario, Luis de Lima biegnie cieszyć się z Wami, cieszyć się z kibicami, no bo to dla Was dołączył do tego zespołu już na sam koniec sezonu FIFA 21. Tutaj jeszcze jakiś strzał z dystansu Neymara, pokazuję Wam go tylko i wyłącznie dlatego, że po nim rywal stwierdził, że po prostu czas wyjść z tego spotkania, no bo tutaj raczej nic wielkiego się nie wydarzy, a ja miałem ochotę na jeszcze jedno spotkanie, także zagrałem je z kolejnym rywalem, którego skład widzicie w tym momencie na Waszych ekranach. No i pierwsza akcja to 26 minuta. Tutaj Cristiano Ronaldo na skrzydle, później zagrał do Neymara, ten do Nazario, który fenomenalnie zobaczył Sancheza, ten poczekał, aż bramkarz się ruszy, no i zobaczył, że krótki róg absolutnie niekryty, 1-0, no i spokojnie po raz kolejny wchodzimy sobie do kolejnego spotkania. Tutaj miałem również w 37 minucie szansę na to, żeby przetestować rzuty wolne, szkoda, że to nie siadło na zielonym, bo wtedy mogłoby się zakończyć bramką, tymczasem bramkarz dał radę jeszcze obronić tą piłkę, no i Nazario dostaje piłkę w środku boiska i zobaczcie, jak on przedziera się między wszystkimi obrońcami. Nazario pięknie tutaj strzedł, ale niestety Schmeichel obronił. Później Cristiano Ronaldo minął się z piłką, ale jeszcze wszedł w pole karne, wystawił, no i już z najłatwiejszej sytuacji Ronaldo Nazario strzela bramkę, podwyższa prowadzenie na 2-0 i rywal ucieka z tego spotkania, stwierdził, że nie ma sensu dalej grać. Ja się nie dziwię, bo na Ronaldo Nazario grać jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko. Karta, moi drodzy, wybitna, karta, która no, sprawia, że jeszcze w tą grę chce się grać, mimo tego, że mamy wrzesień. Karta, która mam nadzieję, że dojdzie do mnie w kolejnym sezonie FIFA 22 znacznie, ale to znacznie prędzej. A więc, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Na pewno tą kartą, mimo to, że mamy koniec FIFA, jeszcze troszeczkę się pobawię. W tamtym roku na sam koniec spadł Pele Optimus, teraz Ronaldo Nazario Optimus, także ci Brazylijczycy się mnie trzymają, a kto wie, może jeszcze jakąś paczkę z ikoną w tym tygodniu zrobię. Także koniecznie subskrybujcie kanał, aby jej nie przegapić, zostawcie dużo łapek w górę, to wtedy takie SBC jeszcze w tym tygodniu na tym kanale się pojawi. Teraz, no co, będziemy pewnie celować w Hulita. Zobaczymy, czy się uda. Dzięki, tak jak już mówiłem, serdeczne za oglądanie. Wam również życzę powodzenia zarówno w FIFA 21 w paczkach, jak i już w nadchodzącej FIFA 22. Trzymajcie się, moi drodzy. Na razie. I piona.